Tak jest, jesteśmy już teraz na pewno, z dźwiękiem wszystko dobrze. Także Pich, moim gościem, jeszcze raz piąteczka. Powiedz, co tam u ciebie, co porabiasz, jak sytuacja muzyczna wygląda, jeżeli chodzi o twoją osobę? Słuchaj, muzycznie cały czas dużo bardzo pracy. W okresie tego pieprzonego COVID-u wyszły dwie epki. Na szczęście to były tylko epki, bo wiadomo, czas stracony dla nas jako dla muzyków, artystów koncertowo, więc jakoś to przebolałem, ale teraz we wrześniu już premiera płyty z Kaczorem na tapecie, epka, ewentualnie mini album, gdzieś taki 8-10-utworowy z Kreonem i oczywiście no Serviam 2, także to są moje plany, cały czas nad tym pracuję, więc jest dużo muzyki. Jest dużo muzyki, czyli jakby ten okres, tak jak mówisz, trochę, że stracony a propos koncertów, ale gdzieś tam twórczo i zajawkowo nie był to stracony czas. No słuchaj, nie, poza tym drugi synek mi się urodził, także naprawdę mam co robić, mam o czym pisać, bo życie inspiruje, każdy dzień daje kolejne tematy, także uwierz mi, no, będzie dużo tego. Bardzo dobrze. Powiedz, bo ty rok temu i dwa lata temu nie było ciebie na Popkillerach. Tym razem czy coś cię skłoniło, żeby się tutaj pojawić po raz trzeci? Tak, jakoś to się układało, że generalnie już miałem zaplanowane jakieś inne historie na ten dzień, ale teraz postanowiłem, że przyjadę na trzeci raz rzędu odmawiać Mateuszowi. Nie wypada. Nie chciałem go smucić, także jestem. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Powiedz mi, jeżeli chodzi o to, mówisz, że jesteś aktywny gdzieś tam muzycznie, jesteś też w miarę na bieżąco z tym, powiedzmy, co było w tamtym roku, jeżeli, nie wiem, chodzi o płyty, czy chodzi o raperów, czy jest ktoś taki, kto zwrócił twoją uwagę i wiesz, i mówisz, wow, to jest naprawdę spoko, świeże. Słuchaj, przyznam się szczerze, że no właśnie nie jestem tak super na bieżąco, żeby się wypowiadać na ten temat. Wiem, że w tamtym roku Magiera, tak, został producentem roku, słusznie, bo widziałem, ile rzeczy wyprodukował, jakiej jakości jest to muzyka, jaką jest indywidualnością na scenie i że pokazuje jednak kierunek, więc to mnie ucieszyło. W tym roku trzymam progres roku, tak? Kukon. Trzymam kciuki jakby za Kukona, bo też obserwuję to, co robi Dedis. Fajne rzeczy wydaje, także z niektórymi historiami jakby jestem bardziej zapoznany, z innymi mniej. Jasne, rozumiem. Powiedz mi, do Magiera, widzisz, wspominasz Magierę. Magierę, wiesz, tak naprawdę tamten rok to jakby się to, wydawało się, że to apogeum się to rozkręca, nie? No bo ten rok jeszcze imponujący. No słuchaj, a gdybyś usłyszał bity, które mam na swoją płytę, którą wydam, wiesz, za kilka dobrych miesięcy, to byś mógł jeszcze więcej powiedzieć. No, człowiek, którego jakby pomysły nie kończą się, studnia bez dna. Także no, niesamowity typ. Całe Jasne. Szczęście, też mój dobry kolega i mam właśnie to szczęście, że robimy razem muzykę. Jasne, pozdrawiamy z tego miejsca Magierę serdecznie. Słuchajcie, Pich naszym gościem, oddajemy głos do studia. Widzimy się na rozdaniu nagród. Dziękuję. Pozdróweczki i czekamy na album.